Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. To będzie vlog taki weekendowy, ponieważ za moment, o zobaczcie, ruszam do Krakowa. Tak jest. Najpierw, zanim pojadę do Krakowa, jadę jeszcze na konferencję marki Eisenberg, gdzie pojawi się nowość w ofercie marki. I już mniej więcej dowiedziałam się, że chyba będzie to filtr jakiś właśnie nowy, więc zobaczymy. Natomiast później stamtąd, razem z Maxem, jedziemy prosto do Krakowa. Zatrzymamy się w hotelu, który znajduje się niedaleko Starego Miasta. Zobaczymy, ile czasu zajmie nam droga. A jutro kongres Elenę, na którym wystąpię z moim wykładem na temat beauty influencingu. Chciałabym też zrobić dla Was taką małą relację, pokazać Wam, jak wygląda mniej więcej ten kongres, jak wyglądają targi Elenę, co tam się dzieje, jakie są marki i nie tylko. A później stamtąd będziemy wracać z powrotem do Warszawy. Także zapowiada się taki, powiedziałabym, intensywny czas, dwa takie intensywne dni, ale nagrywam. Także mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Ja już jestem prawie gotowa do wyjścia. Muszę jeszcze założyć buty, bo widzicie tutaj w kapciuszkach. Tu już mam wszystko naszykowane. Max już poszedł do samochodu tam ogarniać kilka spraw. Także lecę i do usłyszenia. No dobrze, kochani, dojechałam. Patrzcie, jaki mamy widok na Warszawę. Przepiękny. Chociaż pogoda dzisiaj fatalna. Moje włosy żyją swoim własnym życiem dzisiaj przez tą wilgoć i deszcz, który pada, ale jest pięknie, zobaczcie, jesteśmy na 41 piętrze. No. Dobrze, moi drodzy, tutaj mam właśnie, proszę, o, żeby nie było gości programu dzisiejszej imprezy, ale powiem Wam, że jest pięknie, tak jak zawsze. Marka Eisenberg to jest zawsze najwyższy poziom. Powiem Wam, że bardzo ciekawa nowość, bardzo fajny filtr, który będę sobie testować. My już jesteśmy, jak widzicie, w trasie, w samochodzie, jedziemy w kierunku Krakowa. W ogóle muszę się teraz przyzwyczaić. Krakowia. Tak, w ogóle. O, mama mia. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj nową kamerą. To jest pierwsze nagranie nową kamerą. Muszę się przyzwyczaić, bo tak, tutaj mam obiektyw. Tutaj mam z kolei podgląd, o, z tej strony. Wcześniej miałam nad, więc było zupełnie inaczej, więc musicie mi wybaczyć, jeśli gdzieś tak będę coś... Maximo. Tak, na lewo jest Massimo, po mojej lewej stronie. Tu jest prawo, tu jest lewo. No, na prawo kamera. No dobra, na prawo, bo na, po prawej stronie kamery, niech Ci będzie. Prawo. Cieszysz się, że jedziemy do Krakowa? Idziemy do Krakowia? No. Dobra. Ile mamy kilometrów? Dobra. Jeszcze 250. 250. Także jedziemy, gdzieś pewnie się zatrzymamy na trasie coś zjeść, tak? Tak, to jest blisko autostrady. No dobra, no to jedziemy, słuchajcie. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na obiad po drodze w restauracji, która
No tak nam wyskoczyła restauracja Zodiak, ale zobaczcie, jakie tutaj są piękne dekoracje wielkanocne. Wygląda to naprawdę, powiem Wam, że pięknie. Zresztą cała restauracja wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Zobaczcie, Massimo zamówił sobie na dzień dobry takie staropolskie flaczki. Ja lubię. I ja wiem, że ty lubisz flaki. Ja lubię tradycjonalną kuchnię polską. No słyszycie go? On bardzo lubi tradycyjną kuchnię polską. No to proszę, smacznego. Dziękuję. Moje danie to placek po węgiersku z surówkami. Zaraz zobaczymy, jak będzie smakował, ale powiem Wam, że wygląda bardzo, bardzo fajnie. Max jeszcze czeka na swoje danie główne, a później będziemy ruszać w trasę. No muszę Wam powiedzieć, że Massimo obiad też wygląda całkiem smacznie. Polski, polski. Tak, proszę, z chabskością, ziemniaczki, jajeczko. Tutaj jest zasmażana kapusta, a mój już prawie zjedzony i wiecie co, było pysznie. No kochanie, proszę odłożyć brudne naczynia. Jest robotki czy zerwy? Tak, moje też, proszę bardzo. Si prende tutto. No, dawaj. Mettiamo di qua, guarda. Aspetta, non devi dire. Aspetta. Już wystarczy wszystko? Tak. Wszystko, poczekaj, no, dobrze. Dziękuję mi bardzo. Zostawiliśmy nasze rzeczy w hotelu, trochę się odświeżyliśmy i jesteśmy już na starym mieście. Krakowia. Tak, patrzcie. Krakowia. Pięknie. Troszkę się przejdziemy, zrobimy sobie spacerek i pójdziemy coś zjeść. Wiecie, co to oznacza? Tak jest. Za dzisiejszy wieczór ja mam drinka, Massimo ma piwko. Na zdrowie, kochanie. Salute. Czy ty to wszystko zjesz? Patrzcie na niego. Takiego sobie wziął wielkiego antrykota. A ja mam burgera. O, i dopijamy drineczka. Smacznego, kochanie. Słuchajcie, chodzimy sobie tutaj po ryneczku i są takie budki i Massimo mówi, zobacz, czemu tutaj nie jedliśmy? Słyszycie go? Wszystkim wysyła. Mówi, patrz, czemu tutaj nie jedliśmy? Mówi, zobacz, ile tu jest dobrego. Ile tu jest jedzenia. Czekajcie, pokażę Wam. O, z każdej strony. Przecież tutaj mogliśmy zjeść. No tak, mogliśmy tutaj zjeść. A teraz szukamy ważanków krakowskich. Nie wiem, czy uda nam się je znaleźć dla mojego taty. Ale słuchajcie, idziemy, sprawdzimy. Tak, coś dla mnie. No dzień dobry, w drugim dniu jest sobota, my już dojechaliśmy na miejsce do Expo w Krakowie i idziemy właśnie do środka, zobaczymy co tam się dzieje, no i lecę też na moją scenę, gdzie będzie mój wykład. Patrzcie, moi drodzy, co ja tutaj widzę. Jest stoisko wspaniałych suplementów. Kto śledził mnie w moich mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, ten doskonale pamięta drink hialuronowy, który pokazywałam przez wiele, wiele miesięcy. Ale widzę, że pojawiły się też nowości. Zobaczcie na to. O, proszę bardzo. Czyli marka Procanis jest również na kongresie, na targach Elene, co bardzo, bardzo mnie cieszy.
drodzy, a teraz zbliżam się do pani profesor, która wygląda przepięknie w tym kolorze. Proszę bardzo, kogo my tutaj mamy? Fantastyczna marka, którą ostatnio wam pokazywałam. Zaraz opowiemy o niej troszeczkę więcej. Tak, markę utworzyłam wraz z mężem 3 lata temu. Nazwaliśmy ją Skin Science, czyli żeby nadać tutaj charakter odnośnie mojego wykształcenia, również zajmowania się nauką, podejściem naukowym. Tak więc używam, proszę Państwa, składników aktywnych biodostępnych dla komórek skóry, żeby efekt działania przeciwzmarszczkowo-odmazującą uzyskać. Wszystko produkuję sama i opracowuję receptury od A do Z. Sama produkujemy kosmetyki w Gdańsku. Tak więc jeśli ktoś ma okazję się zapoznać, to zapraszam serdecznie. Kochani, zobaczcie. Polska marka. Polskie kosmetyki, tworzona przez naukowca, świetne składy, genialne substancje aktywne. A ja niedługo opowiem wam o tej marce nieco więcej, ale już teraz zachęcam was do tego, żebyście ją bliżej poznali. A wiem też od was, od kilku osób, że już testujecie, jesteście zachwyceni, także jak najbardziej tak. No, kochani, patrzcie, kogo my tu mamy, nawet Miss Polonia. Będzie mi tu wygodniej. No proszę, jaki bajer. Słuchajcie, tak, jestem już po. I co? Wracamy już do Warszawy. Powoli idziemy do Warszawy. To ja poproszę, jedź powoli, żeby mi tutaj kamera nie latała. To zdam wam trochę relację, co i jak. Słuchajcie, jeszcze mnie trzymają emocje, ale nie, bo widzę, że się trzęsie. To zrobimy tak, to może inaczej zrobimy. O, tak będzie lepiej. I może umówmy się, że jak już wrócę do domu, to zdam wam całkowitą relację, moje takie doświadczenie, wrażenia, co i jak, bo nadal trzymają mnie emocje, Massimo też trzymają emocje. Brawo. Bo jest podekscytowany moim występem. Gratulacje, veramente. No i wszystkie osoby, które były, które mogły uczestniczyć, z którymi mogłam się spotkać, z którymi zrobiliśmy sobie zdjęcia, marki i tak dalej. Więc słuchajcie, wracamy teraz do Warszawy, a jak już będę w domu, ogarnę się i wszystko, co jest z tym związane, to nagram wam zakończenie tego dzisiejszego vloga i właśnie opowiem o tych moich wrażeniach, o spostrzeżeniach i nie tylko.
To jak wskoczyć do własnej wanny, zrobić sobie kąpiel, pielęgnację całą, nałożyć olejki na włosy, przygotować łóżko, napić się herbaty ulubionej, ziółek. Słuchajcie, żartuję sobie, ale właśnie zaczyna ze mnie schodzić cały stres. I to nie taki stres, wiecie, związany z podróżą, z tym, że wczoraj wyjechaliśmy, dzisiaj już wracaliśmy, z tym, że miałam wykład, ale po prostu z tymi wszystkimi emocjami, które dzisiaj mi towarzyszyły. Wczoraj się denerwowałam, jak to będzie. Powtarzałam prezentację, myślałam, co dodać, co zmienić. Dzisiaj rano zrobiłam to samo po śniadaniu. Oczywiście wkurzałam się na maksa, bo ciągle mi przerywał, ciągle mi coś tam przeszkadzał, ciągle coś chciał i nie byłam w stanie tego zrobić. Ostatecznie i tak prezentacja wyszła tak, że nie powiedziałam tego, co chciałam. Zapomniałam o kilku rzeczach. Stresowałam się, słuchajcie, potwornie, bo pierwsze moje takie doświadczenie w życiu. Nawet przed chwilą wstawiłam post na Instagramie, gdzie napisałam, że od wielu, wielu lat zawsze byłam uczestnikiem targów. Targów właśnie takich kosmetycznych. Brałam udział w wykładach, w kongresach. Kto mnie tutaj śledzi od wielu, wielu lat, ten doskonale wie, że wielokrotnie robiłam relacje i pokazywałam, co się na takich targach dzieje, jakie są marki i nie tylko. I zawsze takim gdzieś moim małym marzeniem było, może kiedyś uda mi się wystąpić na takiej scenie. Patrzyłam na tych wszystkich specjalistów, tych wszystkich ludzi z ogromną wiedzą, z doświadczeniem, którzy z taką pasją zawsze się wypowiadali na swoich wykładach. I tak sobie gdzieś myślałam, może kiedyś przyjdzie ten moment. Kto wie, w życiu różne rzeczy się zdarzają. No i słuchajcie, się zdarzyło. No i miałam okazję poprowadzić swój wykład na temat beauty influencingu właśnie na scenie Cosmeo. I jeszcze raz bardzo chciałabym podziękować organizatorom kongresu i targów, Elenie, Agnieszce, kochanej mojej, która mnie też tak niesamowicie wspierała i tak mi cisnęła do tego, Cosmeo, za tę możliwość, którą otrzymałam. Po części spełnienie swojego marzenia, ale po drugie to, że mogłam stanąć przed innymi specjalistami, przed osobami, które rozwijają swoje biznesy w branży beauty, przed osobami, które dopiero się uczą, przed studentkami, studentami, ludźmi, którzy chcą znaleźć gdzieś siebie w tym wszystkim, w tej branży beauty. I dzisiaj mogłam pokazać właśnie, jak to wygląda od mojej strony. Ile ja robię i co robię. Pokazać, że ten beauty influencing to nie jest tylko wstawianie roleczek, czy filmów, czy postów na blogu. Jest tego bardzo, bardzo dużo i mam nadzieję, że zainspirowałam chociaż jedną osobę dzisiaj do tego, żeby przyjrzała się temu, co robi i gdzieś zaczęła działać w tej branży beauty i spróbowała się w niej odnaleźć. Bo to jest niesamowite, co możemy tutaj zrobić, jak możemy zadziałać, jak możemy zarabiać, jak możemy się rozwijać, co możemy poznawać, kogo poznawać i nie tylko. Słuchajcie, emocje niesamowite, no bo oczywiście, że się stresowałam i to tak się, słuchajcie, stresowałam, że w pewnym momencie podczas mojego wykładu zabrakło mi głosu. Przysięgam, zabrakło mi głosu. I najlepsze jest to, że Agnieszka naszykowała dla mnie wodę na stole, której w ogóle nie zauważyłam. I piszą mi ludzie na Instagramie, w ogóle nie było widać stresu, w ogóle było super, mnie to by trema zjadła. A tak naprawdę przez cały ten mój wykład, słuchajcie, to tak się stresowałam, no, że mówię w pewnym momencie, aż zabrakło mi głosu. To jest nieprawdopodobne, jak to wszystko działa w naszej głowie i jak to wszystko gdzieś tam się rozwija. Ale to, jakie dostałam wsparcie, to nowe osoby oczywiście, które do mnie przyszły i które mogłam powitać i mogę powitać, to ile z Was przyszło się przywitać, zrobić sobie zdjęcie,
te wszystkie pozytywne słowa, które dostałam po tej mojej, po tym moim wykładzie. W ogóle słuchajcie, patrzyłam się na te nagrania, które zrobił dla mnie mój Massimo i mówię, matko, jak ja się świecę. A, ale najlepsze jest w tym wszystkim to, że słuchajcie, ja miałam tylko na twarzy ten nowy puder rozświetlający satynowy od marki Estée Lauder, który wam pokazywałam, i on dał na skórze taki glow w tych kamerach, które świeciły po prostu mi w twarz, bo cały ten mój wykład był oczywiście nagrywany i one będą dostępne w internecie, więc jak będzie taka możliwość, to wam podlinkuję i dam wam znać. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerach, ale podejrzewam, że tak. Natomiast ten glow, który po prostu, słuchajcie, świecił tam na tej scenie, to chyba świecił bardziej niż ja. Już po prostu się tak później z tego uśmiałam. No ale wiecie, to jest też takie doświadczenie dla mnie, bo będę wiedziała, że na przykład następny raz muszę się wypudrować pudrem nieźle matującym, żeby się tak po prostu nie świecić. Ale to wszystko to jest tak niesamowite doświadczenie. To jest tak niesamowite, to są takie emocje. To jest taka przyjemność stanąć przed innymi ludźmi i opowiadać, i mówić, i przekazywać wiedzę. Takim, powiem wam, takim, jakby wam to określić, takie moje maleńkie, taka moja kolejna maleńka pineska na mapie marzeń, w sukcesach, które gdzieś tam osiągnęłam i osiągam. I coś, co motywuje mnie do tego, żeby robić dalej, żeby działać dalej, żeby się dalej spełniać, żeby się dalej rozwijać. Także widzicie, takie podsumowanie z dzisiaj. Sam kongres i same targi. Super. Wielu fantastycznych wykładowców. Duże sceny. Masa ludzi, którzy chcą się uczyć, chcą poznawać, chcą doświadczać nowego. Wspaniałe marki. Wspaniałe, słuchajcie, marki profesjonalne. Jeśli będziecie mieli taką okazję, to wybierzcie się koniecznie na kolejną edycję kongresu i targów Elena. To jest taka perełka i coś, co pokaże wam więcej, jeśli kochacie kosmetyki, jeśli chcecie zdobywać tą wiedzę od najlepszych, to nie możecie takich targów przegapić. I naprawdę, uwierzcie mi, warto się na nie wybrać. Z takim akcentem za długim, jak pewnie zwykle, kończę dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że będzie wam się go miło oglądało i że się wam oglądało go miło. I my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się cieplutko. Ja już teraz padam na tę poduszkę tam i będę się relaksować. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!